osobom w ich dniu chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Okaz naszego święta. My dziewczyny życzymy każdemu chłopcu, dziewczyny tylko tej najpiękniejszej, ciastek tylko tych najsłodszych, samochodów tylko tych najszybszych, zabaw tylko najweselszych, przygód tylko najciekawszych i butów takich, z których wszędzie możesz dojść. Bądźcie na co dzień dżentelmenami. Dżentelmen wszędzie jest mile widziany. Nie przełazi przez parkany, przed robotą się nie wzdraga, tam gdzie może, to pomaga. Pierwszy kłania się znajomy, nie jest psotny i łakomy. Mówi proszę i dziękuję i zawsze się dobrze zachowuje. Dziękujemy wszystkim za uwagę, zapraszamy do wspólnej zabawy oraz do udziału w konkursach. Woo!
poprosić, że wytypowałyśmy trzy miejsca. Zacznę od trzeciego miejsca. Zdobywa klasa pani Agnieszki Kawiorskiej. Bardzo proszę o przedstawiciela klasy po odbiór dyplomu i nagrody. Otrzymuje klasa pani Ani Skrzypek. I uwaga, uwaga, pierwsze miejsce otrzymuje klasa pani Moniki Sułek. Pozostałe klasy, które brały udział w tym konkursie, otrzymają takie oto dyplomy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszam klasę pani Joli Kieł. Zapraszam pięciu chłopców. Pięciu. Dwa. Poczekajcie. Jest tak. Krzysiu. Michał. A reszta zapraszamy do następnej konkurencji. Reszta proszę sobie teraz usiąść na boku. Ustawcie się teraz w rzędzie tych, co wybraliśmy. Kacper. Przodem do publiczności. Proszę się zaprezentować ładnie. Każdy teraz się przedstawi, żebyśmy wiedzieli. Kacperek. Ja osoba auto. Krzysztof. Bardzo dobrze. Uwaga chłopaki, pierwsza konkurencja. Zadaniem waszym będzie wykazanie się umiejętnością zaplatania warkocza. Musicie wśród waszych koleżanek znaleźć sobie taką, która ma długie włosy. Ja mam długie! I będziecie zaplatać warkocza. Jeszcze nie zaczynamy, Kacperek. No! A nie jestem pierwszy!
chłopcy muszą poprosić swoje koleżanki do tańca. I słuchajcie, oceniamy, jak chłopcy proszą do tańca, jak się zachowują i jak tańczą z daną koleżanką. Także, czy każdy ma swoją partnerkę od warkocza? Więc prosimy do tańca, a my oceniamy. Dobrze! Dobrze!
zaczyna. Z brzegu wszystko z góry, wiesz, nie wybieraj. Co to jest? Zini. Brawo. Krzysiu. Wow. Co to takiego? Zobacz, jakieś świecące. To jest kiwami. Bardzo dobrze. Teraz Kacperek. Co to będzie? Babka. Co to będzie, Kacperku? Brawo, chustka. Pierwszy z brzegu, do góry. Co to jest? Zagadka. Nie. Nie, jeszcze raz. Przyjrzyj się dokładnie z każdej strony. Od tej strony. Tak. Nie podpowiada. Brawo. Załóż. Nie ma głowy. Brawo. Założysz? Uwaga, jeszcze trzeci, ostatni raz wybieramy z koszyka. Kacperku, co ty wylosowałeś? To się tak nie nazywa. To załóż. Krzysiu. Proszę pani, tu sukienka. Co to jest, Krzysiu? Tak, to jest sukienka. Ale chyba raczej ci nie będzie ta sukienka, bo ona jest trochę mała. Możesz zawiązać, super. Kacperku. No jaja. Co to za? Ej! Spokojnie. Jest. Kacperku, też nie założysz tych spodni, ale możesz sobie zawiązać. Co to Jarek jest? To jest koszulka, ale byłeś blisko. Teraz Igor. Brawo, Kacperku, udało ci się. Co to są? Rajtuzy, tak. Uwaga, skończyliśmy wszystkie konkursy na Mistera. I teraz tak, każdy z kandydatów... Nie, już Kacperku, już. Każdy z kandydatów odwraca się... Odwróćcie się do publiczności. Kacperek, Igor, Jarek, Kacper i Krzysiu. Igor, odwróć się. I uwaga, uwaga, wybieramy my publiczność oklaskami. Najpierw klaskamy, czy Kacperek ma zostać misterem szkoły? Pięknie. Czy Igor ma zostać misterem szkoły? Czy Jarek ma zostać misterem szkoły? Kacper ma zostać misterem szkoły.
miejsca, więc jeszcze raz musimy powtórzyć. Jeszcze raz. I teraz najgłośniej na waszego kandydata. Czy Kacper ma zostać? Czy Igor ma zostać? Czy Jarek ma zostać? Czy Kacper ma zostać? Między Kacprem a Krzysiem. Tak. Czy Kacper ma zostać? Tak. Czy Krzysiu ma zostać? Tak. Słuchajcie! Dla nas jest remis pomiędzy Krzysiem a Kacprem. Dlatego cała nagroda zostanie podzielona. Jeden dostanie szarpę mistera, a drugi dostanie koronę. Czyli w tym roku mamy dwóch misterów szkoły. Brawa! Wszyscy dostaną teraz nagrodę. Brawa dla wszystkich! Teraz zapraszamy do zabawy. Super! Ja też!